Tak, witamy w sobota 2 maja 2020 roku. Gebursta graj zaraz poczęto. Ja już jest w okolicach mostu na Wiśle w Strumieniu. Strumień w Zabłocie. Fajne takie okolice. Musiałeś tu stanąć, bo potrzeba wzywała. Oczywiście 2 maja to jest święto flagi. Święto polskiej fany. Od tego roku mam nowo fana. Znając tą historię, co się stało z poprzednią, w dniu 11 listopada 2019 mam już nowo fana. Tamta oczywiście jest wyczyszczona, ale już jest fałkie. Ta będzie teraz ze mną jeździła. Przede wszystkim ta jest prawidłowo, bez orła, dlatego że flaga fana z orłem to jest zastrzeżone do ambasad polskich, do placówek dyplomatycznych za granicą. Także nie powinno się taki wozić. Ale dobra, Gebursta Grajza. O, widać, cykliści jeżdżą. No, pogoda dość tak ogryfna. Chociaż taki ołowiane chmurska się szwędają rano. Troszkę popadało i miałem chwilę zawahania. Ale jest fajnie, ciepło, super, jadymy. Tak, idzie to. Ja, wypadek był na granicy Strumienia i Zbytkowa. A ja teraz wydaję hołd trasą prawdopodobnie R4 w kierunku Jastrzębie. Dawno tu nie jechał w Zbytkowie. Dobra, zjadam z tego chodnika, bo sam jest to tak pofalowane, że normalnie ciężko się jedzie. Zajrzeć zapomniał karta do GoPro, ale na szczęście w mobilniku, żech miał drugo i żech przełożył. Proszę, tam są jacyś kibice, Zbytków piszę na fanie. Ja oczywiście nie popieram pisania po jakichkolwiek fanach. Teraz przejadę się tutaj. No, zbliżamy się do starej granicy prusko-austriackiej. Co do tej granicy, to sprawa się trochę rypła. Sprawa się z tą granicą trochę rypła, bo utknęliśmy praktycznie w Zebrzydowicach w grudniu 2019.
No i było powiedziane, że będziemy to kontynuować w tym sezonie. No niestety tak się nie dzieje. Czemu tak się nie dzieje? Ano temu, że był sezon narciarski w zimie. Do 8 marca my jeździli na ski rajzy. Po tym sprawa była taka, że ten koronawirus wybuchnął i nie szło za bardzo takich rajzów robić. Teraz jest taka rzecz, że już można rajzy robić, ale znowu już pojawiły się rozmaite krzoki, liście i te słupy już są po prostu niewidoczne, a ich sam są one niejednokrotnie w jakichś zaroślach i tak mi się zdarzy, kontynuować będziemy dopiero na jesień. Bo mamy sporo zaległości z rajzami. A co do zaległości, to udało się zaktualizować moja strona, moja zajta. I dzięki temu jest już tam wszystko na bieżąco, jeśli chodzi o rajzy. Jeszcze nie ma ski rajzów z sezonu 19-20, ale to jest kwestia czasu i bydu. Bo już mam opisane, wszystkie na bieżąco były opisywane. Wystarczy tylko zrobić copy play i będzie cacy. Jak kogoś interesuje, to ta granica była tam jak ty trzeba po prawej stronie. Ja, to jest właśnie ta historyczna grobla. Ja jest na dawnej granicy prusko-austriacki. Było to pokazywane. Listopad, grudzień 2019. Jeszcze pokażę wam tutaj jeden z kilkudziesięciu słupów granicznych prusko-austriackich. Także fajnie, ale ta grobla jest bardzo stara. No i te strumy co na niej też trochę stare, chociaż stówki to one na pewno nie mają. Ale fajnie. Tu jeszcze jest takie miejsce, Kajkesi Stołsłup graniczny. Chyba 14 to była. Tam, jak jest to skrzyżowanie takie, to tam był właśnie słup. One go wyciągli i przenieśli na do parku w Pawłowicach. Moim zdaniem takich numerów robić się nie powinno, ale tutaj podobno są właściciel tego pola chciał, żeby to wyciągnąć. Nie wiem, co mu zawadzało. Taki słupek to parę centymetrów pola zajmuje. No ale wyciągnęli go. Nie będę tego komentować. Ja w każdym razie jestem przeciwny wyciąganiu takich słupów. Dobra. Siadam na mojego towarzysza i jademy dalej, nie? Maseczka mu ściepano z racji tego, że prawie że w lesie. A jak wiadomo, w lasach nie trzeba. Żeby się kiedy nie czepił. Zresztą to też tu nie jest takie miejsce stricte publiczne. Także dajcie se na wstrzymanie. Zanim się dobieracie do mnie. Trzeba dać pozór, bo już są krzoki, kliszcze, żmije i te inne niebezpieczeństwa. Więc temu też nie ma pewny do końca, jak to będzie z tą starą granicą. Bo raczej w sezonie wiosenno-letnim takich wypraw nie planujemy. No szkoda, że to się nie udało dokończyć w zeszłym sezonie,
Ale już wiemy, co będziemy robić na jesień, nie? Tego sezonu. Od Zebrzydowic do granicy czeskiej. I potem jeszcze wzdłuż czeskiej granicy my mieli jechać. No, w sytuacji obecnej jest to niemożliwe. Chociaż możliwe jest, że ja się dzisiaj na czeskiej granicy zjawię. Bo będę prawdopodobnie jechał przez Moszczynica. A tam jest właśnie blisko granicy czeskiej. Zaraz chwilę za Pokorzatym. Słup. On już był wiele razy przeze mnie pokazywany. No, tam była krzypopa, tam się nie dało jechać, a tu jest blisko chałupa. Nie chcę być zauważony. Ja, genau jest. Słup graniczny. No, tutaj widać uczęszczany trakt. No, taki słupy to nie sposób nie zauważyć. Ja, 13, no to tam była 14, faktycznie. 14 jest Pawłowica. Także to jest ten kolega. Z tej strony Korona Austriacko. A tu mamy Korona Prusko. Raczej orzeł pruski, co ja godam. Ja. Tak oto historia piękna się pisze. Dobra. To tyle o tej granicy, bo przyjdzie czas, jeszcze będę mi pokazywać. Sam Rzech już jest w Pawłowicach. Prawie. Kurde, jakbym mógł przekazać to, jak to tutaj wunio ten rzepak. Niesamowicie wunio z tego. Ale mam nadzieję, że mi się pogoda nie popierniczy. Bo tu coś kej. Nieciekawie tych chmurska wyglądają. Na szczęście to są pojedyncze takie chmurska. Ale mogą się zrobić w kupa i będzie nieciekawie. Ale dobra. Nie ma co się bać. Wiatrzysko trochę mamy. Dobra, jademy dalej na cmentarz. Niebieski szlak tutaj mamy. Ten szlak turystyczny to jest szlak ewakuacji więźniów oświęcimskich. Jak wszyscy wiemy, ewakuacja obozu Auschwitz do Bahnhofu w Wodzisławiu Śląskim. Oni szli piechty w styczniu 1945 roku. Jakoś tak to było. No jest właśnie ten szlak niebieski turystyczny tutaj. Wyobrażacie sobie to? Gdzieś w pasiokach 30 stopni mrozu i piechty i Oświęcimia do Wodzisławia. Co to musiała być za męka? Sakramentu. Nadzieję, że nic z tego nie będzie. I to już jest gruba Zofiówka. Troszkę zaczyna kropić. Chyba tutaj żaden dzisiaj nie robi. Wszystko stoi. Trupa się nakręcą. Wszystko stoi.
na stawni też nikogo nie ma. Nie, ludzie. Zero ruchu, wszystko umarło. Nie, długi weekend jest i nie robią. A jak i on. Jest fajnie. W tej chwili jadę fragmentem szlaku rowerowego z Ustronia do Rybnika, który zamierzam w przyszłości przejechać cały. Dębina nazywa. Jeśli ta gruba się nazywała Manifest Lipcowy za komuny, za PRL. Musimy się schować na chwilę. Tam. Ja wszystko się zerwało. A idzie na nas ulewa. Sam jest zespół szkół gogołowej, a tu jest taki richtig ja dzisiaj żymuły. Niestety padzę, ale tu już się jaśni z tej strony, że to jest kwestia czasu zanim stanie, ale tam w rejonie Boryni leje niemiłosiernie, także ją myślę, że za chwilę ruszymy. A bo tu już jest jasne niebo. Jeszcze tam kaj spadzę. No to się dawno nie zdarzyło, żeby mnie tutaj w gogołowej deszcz chycił, ale to takie przejściowe chmury są. Takie przelotne opady. Tutaj jest też dzielnica. Taka wirtualna dzielnica. Zwaną Chrząstowice. Chrząstowice. Taka dziwna nazwa. Tylko na Google'ach to jest. Kaindzy tego nie ma. I wujek jak żył, to on tu jeszcze próbował rozwikłać ta tajemnica, niestety nie udało mu się to. Po przerwie na opady deszczu jadymy dalej. A tam się sarna no przygląda. Siemanko, sarna. Nie bój się, ja ci nic nie zrobię. Hołda Boryńsko przed nami. Pojademy tam. O, światłowód się urwał. Oj, 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 w internecie nie widzę. Ja, tu jest przystanek. No i teraz za mną jedzie autobus. Kraszczyński. A tu się dajcie pozór, tu już praktycznie w tym miejscu w ogóle nie lowo. Sucho droga. Normalnie szok. To świadczy, że te deszcze są takie lokalne. Przejściowe.
Śląska. Jasna, ulica Leśna. Tam rowerowy tam prowadzi. Trzeba będzie to w przyszłości obadać. Co to za ślaki? Jak się przejada trochę inaczej, tam w tym rejonie, na brzegi tak zwane. Jak my zawsze łazili. No, że całkiem już tam nie pojada, bo zarośnięte tam ludzi. Zadek kultury Gogołowy, Gokir, Muszana. Ulica Słoneczna. Lubię ja ślepo, ale jak jest sklep. O, zaś się pędala. Nie mam go szmarowania. Ja sam już widać Ołomski kościół. Ja hołda po chwacie. Kuwięc to nie gdzie z Moszczenicy. A chociaż nie, to nie pasuje mi. No Moszczenica. Tutaj ten teren to się nazywa Berlin tutaj. Zawsze go dali przez Berlin. Ja pamiętam, ja tu z tatą chodził. Ja z tatą też tu chodził. I to było tak, że właśnie się szło tam od skrzyżowania z drogi na szeroko. Tutędy się szło z buta. I potem był taki chodniczek. Tutaj się praktycznie zającym świeciły lampy. Tam nawet były lampy, były kostki. Chodniczek był tutaj między tą ulicą Słoneczną a Leśną. I tam się łaziło piechty. Gogołowa. Tutaj tata z wujkiem Romkiem na nartach jeździli. Po tych kępach tu. Jak byli mali. Chociaż jak wujek był mały, to tata już był praktycznie ożeniony. A tam widać rejon Kaj. Mieszkali. Jest chałupa. O. To jest ta chałupa. Tatu. I stodoła. Stoi. No, a to jest Romkowa chałupa. Tatu. I stodoła. Ja no, żal odjeżdżać stąd. Zwłaszcza, że praktycznie całe dzieciństwo, no i dużo, prawie 18, nie więcej, lat. Mocno związany z tymi terenami tam. No ale cóż, tak to bywa. Coś się zaczęło, coś się skończyło w 2016 roku. Szkoda, wielko szkoda. Ale cóż, no, żyjemy dalej. Jademy teraz na cmentarz do Połumi. Żal, strasznie żal mi opuszczać ten teren tutaj. Kurczę, znowu się mroczy. Kupa wspomnień. Tym terenem.
ale cóż, czasu nie powstrzymiemy. Ta kępa znowu siadła mi się, także czasu nie powstrzymiemy niestety. Przodkówka tam se płynie. No tutaj jest takie miejsce widokowe, byś powiedział. O, Hołda Boryńsko widać. Troszkę no, wleza tutaj. Coś może by się tam kajdało wszędzie. Widać brzegi. O, rzepak tam mają. Fajnie. Rzepak. By się tu dałka przelechać, to by było super. Może tu środkówka jest na trasie. Też się tam trochę już tych chałup pojawiło. No, widać działka kierun tutaj mumy. Ja? Widać, widać. Las już ją pochłania. No i niestety zaś się zaczyna coś mroczyć. Gnój tu jest jakiś ściepany. Faktem mnie tutaj ludzie znają. Trudno, żeby mnie nie znali. Widać kościół w Świerklanach. No teraz to tu jest elegancki. Zofiówka, kopalnia. Widać kopalnia Jankowice. Brzegi. Ale chyba nikt tu nie zajda. Nie będę też łaził sąsiadom po polu. Tam jest kwipopka na dole. Tu jest środkówka. Nie wiem, że tu kiedyś był most przez ta środkówka. Kurde, po tej pszenicy tu łazić. Nie tu za rykiem. O, przejdziemy. Jedno ziołko pszenicy, jak się pozbydą, to czeka też nie tragedia. Przełaża w najwyższym miejscu. Teraz mnie już tak nie widać tutaj. Chcę się dostać tutaj na ta droga ze Świerklin. Skrócić trasę. Pioruniec jest trumo po pioruny. Nie zleża. No dobra. Ja, genau, jest mój pole. Ja tu jego spodosz. To prawda nie sum. Bo nas jest w sumie pięciu. Ale ja też do tego.
ogóle, tam było lepiej. Zlych. Jeszcze jak zwykle ścisną najgorsze. Jest mostek. I prawdopodobnie będzie też się dało przez środkówkę. Jechać, ja tu kurczę dawno nie był. Ja tu chyba 20 lat nie był w tym rejonie. Ja wiem, że tu się zawsze dało przejechać. Bo tu był jakiś most. Jest mostek, no że na drodze tej do Świrklun. Polski Nowa Chałupa. Działka zarosła lasem, kurczę. Nasza. To tu jest to. Gnał. To tu. Jest i druga. A to był jedyny. Nie pamiętam, że tu środkówka płynęła i ona była takimi kostkami wyłożona. Ale ja tu chyba nie był w tym rejonie z 20 lat. No, są takie moczary trochę. Ale z racji tego, że jest susza, to da się tutaj jechać. Ta szybkówka. O, ona się tu jeszcze rozgałęzi na dwie, to się tu wpada do nich. To nic. Ale nie daj, nie wiem, jak tam mogę ściepać, bo nie jest mi tu do niczego potrzebno. Nikogo nie zaraża. Ta bajka też się tu łaziło. Z Pawłem się goniło. Kurde, że Jozły wiedział, że ja tu dzisiaj wyda. Żeby do niego zadzwonił, żeby się spotkali, ale muszę tak zrobić, zaplanować jak rajza w lecie tutaj, obyśmy się spotkali i powspominali stare czasy. Kurde, będzie to opowiadać. Ale tu jest sucho, jakby się to chyciło, to wszystko wygorę. O, kamienie. Żeby mi się tam jedza nie skończyła. Muszę starszą spokojnie przeprowadzić. Będzie prawie w Świrklanach. Ciekawe, czy tu też czosnek niedźwiedzi rośnie w tym lesie. Znasz tego je pełno. Całkiem nieźle. Jednak dojadza do tej drugiej. Coś się rozwalili. Tam tu kiedyś chałupa była. Te chałupy rozwalili. Ja ten most ją kojarzę. O, to jest druga właśnie z brzegów na Świerczanie. Elegancko. Kurde, tu chałupa była i pozwoli się, te chałupy nie. Ale numer. Ja, tu są chałupa była. I te chałupy rozwalili. A to staro chałupa była. O, pieruna. Ja, kiedy u nas była tam. Autobana, a jeden,
ja. Bursztynowo w każdym razie. Jak widzicie, ruch pioruński. Kiria tu się jedzie. Ja, zatrubił. Ruchu praktycznie żadnego nie ma tutaj na tej autobanie, z kuli tego, że jakieś niecałe 10 km stąd jest czesko granica. I efekt jest taki, że ta granica jest zawarto. No i widzicie, że praktycznie tym pasem nic nie jedzie. W ogóle słaby ruch jest. Fakt, że też ja weekend majowy, ale zawrzyto granica też swoje robi. To już połomia. To już widać. Druga rozwalona. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Połumie. Ech, wiele razy. O! Ludowy Klub Kolarski Fuji Mszana. No proszę. Ale tu mają droga rowerowo w Połumi. Najdłuższa droga rowerowa, jaką rozgrzeszuję. I koniec tej drogi. Kurczę, pomyliła się mi droga. I co, i o tym mówiłeś? A to wygląda, że ja... To łaza podał kubanom. Dobre schronienie na burza. Za piorunach i nic nikogo nie dorwie. Może trochę cima. Ja ją nie widzę, to się widzę. A, już jest widno. Już jest wyjście z tunelu. O, tadam. Miałem tu jednak jechać. Krótca chust. Mówiłem sobie, je. Tam kajchany też jest. Nie wiem, teraz od tak pierwszego tympa to trzeba będzie wyjechać. Tutaj widać most autostradowy we Mszanej. Tam to już są kuminy elektrowni Dziećmorowice w Czechach. Niestety nie pojadziemy tam. Tam widać Beskid Morawsko-Śląski. To tu jest Czantoria. Tutaj widać kopalnia Jastrzębie. Kajtata robił też. I
tam potem za nią widać nasze góry. A tutaj, tutaj mamy hołda po Chwacie, a tutaj jest hołda Borynia i kopalnia Borynia. A jo, czas na posiłek. Niestety do żadnego baru nie idzie w liś, więc musiałem sobie kupić taki oto syrowe rzymły, żeby je zjeść. Oczywiście idiotów sam nie brakuje. Ja, no to jemy. Tak, tutaj mamy budowa drogi na Racibórz. Właściwie to remont. Była droga w kierunku Raciborza, a wcześniej w kierunku Wodzisławia i Chrzowa. Ja znalazłem tu jakąś trasa rowerowa, też w Gogołowej też była. I nie wiem co to jest. Ja. Trzeba to będzie sprawdzić. Co to są za trasy. Tak, to tu jest dawna linia, która jest wodowna bana. Nasyp kolejowy. Nie uległ wątpliwości. To jest zawód starej linii kolejowej. To by była fajna druga. Motocykl najpapier. Lub motocyklowy. O! Proszę. Nie dobrze, nie wiem. Agregat, może renegat. To jedowny Bahnhof, czyli dworzec, Moszczenica, Jastrzębie Zdrój Moszczenica. A tam jeszcze widać napis Moszczenica Śląsko, bo to kiedyś była osobna miejscowość. Moszczenica. A, to tu było zarośnięte. Ja tu kiedyś był. A tak już to tu wygląda, jak śmierdzicie. Jarunie, to tu zarosło niesamowicie. Jeszcze lampy stoją. O. Jak ja tu był, to było szykowne jeszcze w miarę. Jeszcze glajzy były. Tu pewnie haźl był. Bo to z reguły haźle były przy takich dworcach. Teraz tu jakiś klub motocyklowy. I dobrze, miałoby to się rozlecieć, to niech tu ktoś to wynajmuje, niech ktoś o to dba. Bo to wygląda na haźle. Na stacji u Norbiegu. No to może jakaś też knajpa samochód była. Jakieś okno zabite tam jest. To było. I co? I tam kunszczek jeszcze Perunu widać. Tak to idzie w niepamięć. Ale cugi mają wrócić do Jastrzębia. W ramach CPK tak zwanego. Tu my woz z terenu budowy żelaznego szlaku rowerowego. Kurde, to tu będzie coś pięknego. Coś wielkiego tutaj będzie. No, ja jestem w Moszczenicy. No, piękna rzecz.
ten wiadukt. Rozumiem. Tu jeszcze nie przechodzimy. Pięknie to wygląda. Tu jeszcze jest pole roboty. Jeszcze logryz. O, to tego tu prędko nie widzę. I czysty na twarzy, nie? No piękna rzecz. Wspaniale, fantastycznie. Coś pięknego. Jedziemy. W zasadzie nie powinienem tu jechać, ale jak jest coś takiego widać, to się nie mogę oprzeć. To jest droga rowerowa do Najbanie. Piesi tu cugi jeździli. Elegancko. Ja sam gnał. Jak kto ogląda taki kanał Na kole po śląsku, taki facet tam jeździ. On to tu pokazywał. Tu powstaje właśnie żelazny szlak rowerowy. On co prawda już jest znakowany, ale jeszcze lokalnymi drogami, on tylko w niewielkim stopniu jest po tych starych banach, czyli liniach kolejowych, bo to tak powstaje tu. Jest to tam od Godowa, tamtych terenów, Godów i tam Gołkowice, i to tam przechodzi przez granicę czesko. Niestety do Czechów nie wiadymy, nie ma szans, ale tutaj po polskiej stronie to jest pięknie. Pięknie to tu wygląda sam. Kibicujemy tym. No, super sprawa. O, tu już jest nawierzchnia ostateczna. To tu już jest gotowe w tym miejscu. No proszę. Bajunia. To jest bajunia tutaj. Jak to Gustaw Godo. No i na szosa się będzie nabywało. Nie. To jest cudowna ta trasa po prostu. No coś pięknego. I tutaj... A, nie widać tego. Tutaj mamy dawno kopalnia Moszczynica. I tata coś tam robi. To tu... A, to wygląda jakby tu peron jakiś był. Pieśni. Coś wspaniałego. Fajnie to tu wygląda. Ja. Widzicie, jeszcze nie ma tej betonowej nawierzchni. Yeah.
tej próbki. Widocznie coś tutaj tu będzie też jeszcze. Będę widzieć jak się fontannie albo co miało być. Ale fajnie to tu wygląda. A stare logry poukładane. Elegancko. Kurde, elegancko. Tu jest pewnie stary budynek statyjny. Kurde, bajunia. Kurcze, normalnie żeś jest w szoku. Jak ktoś idzie zagospodarować tereny po dawnej kolei. Trasa rowerowo powstaje, żelazny szlak rowerowy. No, fantastycznie to tu wygląda. Po prostu bajunia. Widzicie, tu stale logry pocięte, poukładane. Nie wiem, no bajunia. To pewnie był budynek stacyjny. Jakiś bahnhof to może był. Bo to tak wygląda. Co by to tu za stacja była, to nie wiem. Ten sandejcie pozór, nie? A to tak wygląda. Budynek stacyjny. Widzicie, kamień kolejowy. Co by to tu było? Coś wspaniałego. Stare logry kolejowe. Nie ma napisów. Szkoda. Wiem, że była też taka stacja Jastrzębie-Zdrój-Zofiówka i ona była zupełnie z innej strony niż kopalnia. Także być może tutaj to jest. No coś wspaniałego tu powstaje. Ręce same składają się do braw. Kurde, żal z tym jechać. Fajnie tu robi. Elegancja. Ręce same składają się do braw. Coś wspaniałego. A tu znowu jeszcze jedna warstwa nawierzchni będzie. Elegancko, elegancko. W sumie to nie wiem, fajnie, nie? Ale tu już mamy gotowo trasa. Jest i znak, żelazny szlak rowerowy. Czyli już jadymy oficjalnie. No i pomysł, powiedzcie, czy nie fajny pomysł, no?
No zajebiste. Teraz jest kępy fajnie. Trzeba tym dolować. A ja do godowa nie jadę. No już trzeba jechać na Zebrzydowice. Słupek będzie. Gdzie stara granica polsko-austriacko. To jest ten odcinek tej granicy, co my jeszcze go nie przeszli. Nie zrobili eksploracji i prędko ona nie będzie. To chyba będzie dopiero na jesień ta eksploracja. No bo sam widzicie już, że krzoki są w lesie i teraz to ma i te rzeczy. Kliszcze, żmije. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie? Tu słupek jest niedaleko też, właśnie pruski i austriacki. No a tu po prawej stronie już też za bardzo się nie ma co ciś. No tu jest też niedaleko granica państwowo. Polsko-czesko, jak wiemy, Zabrzyce. Tu pamiętam, tu jest rzeka Piotrówka. Tu to było niezrobione. To się też długo z tym ciaćkali. To tu jest fajnie zrobione. Teraz zobaczymy, jak daleko. To w tej chwili przejeżdżamy nad drogą Zebrzydowice, Marklowice Górne. Widzieli, że tam idzie do Petrowic. Że no, granica jest zawrzyta. O, to fajna rzecz. To już za niedługo będzie koniec tego, bo to tu szło do tej głównej trasy kolejowej. Zebrzydowice Trzebinie. Tu będzie pewnie fajerka. Nie. Tam już widać normalną trasę kolejową. Tu jeszcze te nasypy są. Karwina. Ja życzę Karwina, ale Karwiny nie pojadę. I tutaj w tym momencie już ten szlak schodzi z tego nasypu. Tu już w Marklowicach czy Zebrzydowice. Tu już jest szlakowskaz na Karwina. Do której nie zajademy, bo granica zawrzyto. Także fajnie, fajnie to tu wygląda. Ja pojadę tym szlakiem, ale o przekroczeniu granicy nie ma mowy. Tam widać te nasypy, tam już dalej jest normalna bana i no nie dało się już tam dalej robić, nie? Tam obejście kajo jest. Ten niebieski punkcik, tu, tutaj to już jest granica polsko-czesko, czyli tam pod żadnym pozorem nie wolno tam się zbliżać. Sytuacja jest taka, że przedłużyli to o 10 dni i pewnie jeszcze nie rozbędą przedłużać, bo pandemia cały czas się rozwija. Chociaż nie rozumiem, czemu luzują obostrzenia, ale się to rozwija. Znaczy się w sensie takie obostrzenia jak tym teraz to jeszcze by mi pasowały. Już ja wolę z tą maską jeździć na gębie, aniżeli w ogóle nie jeździć. Także musimy trzymać się tutaj na baczności, żeby nam tu żadne wojoki nie wyskoczyły. Bo może być nieprzyjemnie. I to bardzo nieprzyjemnie. A widać, że tutaj po tej drodze jeżdżę. Drogomyśl. Możemy dziś ułożyć świat na nowo.
Tak, to już zaborze. Tutaj widać budowa szybki kolei. Widać, że glajzy już są. Nowe słupy tam leżą. Światło tu będzie. No, ja, bo tu jest przystanek. No, fajnie to wygląda. Elegancko. Ja, ja już jest w lesie. Kurczę, jasno jest, a nie widać drogi. Ale numer. Ale posłuchajcie. Ćmi się, a ptoki jeszcze śpiewają. Ale jaja, nie? Super. Ja jestem w tej chwili w lesie. Nie widać nic. Tylko moja ręka. Jestem w lesie. Trochę, że chcę, postanowił skrócić taką drugą swoje łażenie linią leśną. Dobra. Ja już wszystkim też dziękuję za dzisiejszy dzień. Nie będę długo tutaj stał, bo jeszcze ktoś pomyśli, że jakieś światło się w lesie świeci i jakieś niestworzone historie będą. To ludziom wyobraźnia działo. Także ja już dziękuję wszystkim za rajza i do zaś.